Dzień dobry, kochani, ściągniemy okulary. Oj, dobra, teraz to ten film po prostu powstać już musi, bo czas najwyższy. Tam się aż gotuje w środku we mnie, dlatego że ja miałem to zrobić już przed wyjazdem do Warszawy, a już jest tydzień po moim powrocie. I nie żałuję, że nie zrobiłem tego wcześniej, bo teraz jakby powodów jest więcej, tematów więcej. Po powrocie to też stwarza to niebezpieczeństwo, że się rozgadam. Kochani, kurde, jak wiele tego jest. Nie wiem, od czego zacząć. Pewnie po prostu podsumujemy troszeczkę. Bo takie coś fajne spostrzegłem. Od czego jest taki Witek i te jego filmy? Generalnie to jest tak, że ci, którzy złają tych filmów, dzielą się jakby na dwie grupy. Jedni to ci, którzy dzięki temu, że znaleźli to gdzieś na YouTube, zobaczyli, że oho, jest więcej tak myślących jak ten, kto pierwszy raz ogląda. To znaczy, że nie zwariowałem i oni zaczynają jakby nabierać pewności w tym swoim myśleniu. A więc to jest pomocne, prawda? Wiedzieć, że pamiętacie, jak to było na początku? No, jest ta niepewność. Mam tak niepopularne myślenie w stosunku do reszty. Czy przypadkiem nie jest to choroba psychiczna? No, to już nie jest. To jest ta pierwsza grupa ludzi, gdzie oni nabierają pewności i później już po prostu idą w to, bo jest łatwiej. A druga to ta grupa, która już przebudziła się tak jak ja i po prostu słuchamy to, bo jest nam raźniej, bo my się chcemy jednoczyć, w sensie przebywać razem w jakikolwiek sposób. Czy to na forach społecznościowych, czy to spotykamy się na żywo, czy przez Skype, czy też... Przepraszam najmocniej, już wyłączam telefon. Zawsze to robię, ale tym razem zapomniałem. Czy też spotykamy się, jak nie przez Skype, to spotykamy się na żywo, czy spotykamy się na tych forach, czy spotykamy się tutaj, w tych filmach. I to wszystko jest bardzo fajne, dlatego że to nam bardzo służy. Sam widzę, jak ja lgnę do przebudzonych ludzi, dlatego że ja uznałem to za fakt niezaprzeczalny, iż naukowcy mają rację, mówiąc, że gatunek ludzki dzieli się w tej chwili, w tym czasie, na dwa odrębne. I to na wszelkie sposoby widać. My widzimy to po świadomości. Jeżeli ja rozmawiam z takimi ludźmi podobnymi do mnie, to my mamy o czym rozmawiać, my chętnie z sobą rozmawiamy. Tam nie ma żadnego spierania się. Każdy z nas jest przecież inny, ale my doskonale to wiemy, że w tej odrębności jest właśnie jedność, że świat byłby nudny, jakby wszyscy go widzieli w jednakowy sposób. I to po prostu tak dalece poszliśmy już w tym postrzeganiu świata do przodu, że nam absolutnie nie przeszkadza różnica zdań. Absolutnie w niczym. W przeciwieństwie do tego Matrixa, gdzie oni generalnie od różnicy zdań jakby zaczynają każdą dyskusję. Co? Róż powtarzając. Przecież jest jak mówię, przecież to ja mam rację. Posłuchaj mnie, ty nie rozumiesz. I tak dalej. Wiecznie rozmawiam z pozycjego. No i oczywiście, kiedy my kontaktujemy się z nimi, to obie strony się męczą. Oni co chwilę mówią nam, że jesteśmy niespełna rozumu, bo mówimy takie rzeczy, że w głowie się to nie mieści. Natomiast gdybyśmy my byli szczerzy w stosunku do nich, bo często zwyczajnie sztucznie hamujemy się, żeby nikogo nie urazić po prostu, bo chciałoby się powiedzieć, co wy gadacie, co mnie obchodzą te wasze seriale, to, że w Polsce Kaczyńscy wygrali, to, że jacyś uchodźcy są. Przecież ja mam swoją rzeczywistość. Ona jest taka, jak ja ją tworzę. I co mnie obchodzi, to gadanie, co tam się dzieje. Nie ma żadnego znaczenia dla mnie, co dzieje się na świecie. Nie ma znaczenia, świat jest w przepływie. On idealny jest, jaki jest. Zmieniam się ja i mój
Świat zaczynając go od siebie jest taki, jak ja go widzę, więc tylko ja mam o nie jakieś zdanie i nikt mi nie wmówi. A tutaj zaczyna się cały paradoks wszystkiego, bo jak mówię powtarzać, jestem pewien, że nikt nigdy, naprawdę nikt nie widział terrorysty, ani kogoś, kto podkłada jakiś ładunek wybuchowy. Nikt tego empirycznie nie doświadczył, a większość wie, kto to robi. Skąd wiedzą? Stąd wiedzą, że wystarczy im wskazać, kto robi. I oni nie mają własnego zdania. Po prostu powtarzają to, co mówią w telewizji. Ja to lubię nawet powiedzieć. Gdybym miał takie chody i załatwił sobie tak dla żartu, po prostu, żeby w głównym wydaniu Wiadomości Wieczornych powiedziano tylko jedno zdanie. Witold Tylkowski to fajny facet. Tylko tyle. Na następny dzień miałbym tu tłum ludzi po autograf. Tak po prostu, z niewyjaśnionych powodów. Bo w dzienniku powiedzieli, że to fajny facet jest, więc warto byłoby zrobić sobie z nim zdjęcie, strzelić sobie jakiś autograf, poznać go, tak, dodać do znajomych, czy tak dalej. Tak działa świat. Co powie telewizja, tak kupują. Identycznie zresztą z religią. Chodzimy do kościoła, tam nam mówią, jak jest. No, nikt tego nigdy nie widział, że wierzą tam, że jakiś pan jest Bogiem. On napisał jakąś książkę i on tam z tej miłości nakazał nam, jak żyć. Gdzie my już tej miłości uczymy się bezwarunkowej i wiemy, że miłość to akceptacja. To nie jest żaden nakaz. Miłość to wolność. Nikomu, żadnej drugiej osobie z miłości niczego nakazać nie mogę, bo byłbym oszustem. To po prostu oszukiwałbym, że kocham. Ale religia to manipulacja. Zostawmy to. I nic nie ma wspólnego z duchowością. I tutaj jest teraz tak. Oczywiście nikogo nie oceniając absolutnie, stwierdzam suchy fakt. To jest życie i ono takie jest. Ja jadąc do Warszawy, wiedziałem, że będę tam 4 dni i chciałbym z tą Dorotą troszeczkę czasu spędzić, bo będziemy sobie w Konstancinie za Warszawą. Generalnie mamy tylko wpaść na chwilę do szpitala na komisję. To jest jedyny nasz obowiązek. Cały czas mamy dla siebie. No ale jak już mówię, trąbię, że do tej Warszawy jadę, bo wiadomym jest, że chcę się z ludźmi spotykać, bo lubię. Bo kocham spotykać w swoim życiu świadomych ludzi, bo jest nas niezmiernie mało. Dlatego strasznie to cenię, bo ja się przy tym rozwijam. To jakby wspiera mnie w tym, co robię, bo jakby wtedy dowiaduję się, że dobrze, że ja to mówię, bo to przynosi jakiś skutek, ktoś tego słucha, ktoś potem ze mną rozmawia. To powoduje dalsze dyskusje. Każda nasza dyskusja powoduje dalszy rozwój, bo my wkraczamy na przecież zupełnie nową ścieżkę, kiedy wszystkie nasze kontakty, te werbalne, służą temu, żeby dalej ten rozwój sobie nadać. No, w kupie siła, tak? Więc kiedy nas jest więcej, my coś razem wspólnie tworzymy jakiś model myślowy, wymieniamy się doświadczeniem, spostrzeżeniem, to my się jakby napędzamy, dopełniamy. Jest nam łatwiej to wszystko ogarnąć, dalej iść. To po prostu czemuś służy. Kropka. Pup. I wszystko układa się samo. Natomiast w całym tym przebudzeniu ludzkości, zwłaszcza na portalach społecznościowych, panuje wszechobecny New Age. I to też po coś jest, bo to jest każda lekcja. Tak dla nas, żeby widzieć, zauważyć w tym pułapkę, czyli wiecie, że jak ja jestem świadomy, to jestem też czujny, bo jestem tu i teraz. Więc jestem, mam wyczulony zmysł. To nie jest kwestia oceniania, to jest kwestia czucia. Ja czuję fałsz, czuję prawdę. Więc New Age prawdą nie jest, to jest po prostu nowa religia. Ale tego jest bardzo dużo. I dla nich, którzy to robią, to też jest jakaś lekcja. Oni mają kolejne zadanie karmiczne. Stwarzać to. Tak długo będą uznawać to za prawdę, póki oni tej lekcji nie odrobią. To niekoniecznie dla wszystkich jest to prawda, bo doskonale wiemy, że ogromna część z nich zwyczajnie na tym zarabia. Ja powtarzam to. Jeżeli ktoś proponuje ci zapłacenie za prawdę, no to ty już uciekaj od takiej prawdy, bo to prawdą nie jest. Ktoś, kto prawdę zna, ten chce ją dawać. Ktoś, kto prawdę
chce sprzedawać, ten nie wie, czym ta prawda jest. Ten w takim razie nie sprzedaje prawdy, bo ona nic nie kosztuje. Darmo dostał, darmo musi ją oddać. Prawda to natura, to zgodność z naturalnym przepływem energii, to pojęcie tego, jak to działa, to, co inni nazywają Bogiem, wszechbytem, różnie. To wszystko jest naturalne prawo świata, wszechświata, a tak czy siak w najprostszej wersji energii. Ta energia sama jest w ruchu, więc podlega pewnemu systemowi fizycznemu, podlega pewnym prawom i znanie tych praw pomaga żyć w zgodzie z prawem naturalnym, pomaga tworzyć siebie, swój świat, od siebie zaczynając, pomaga to wszystko zrozumieć. Żyć w zgodzie z prawem natury to jest być gotowym na życie. To jest nie muszę tworzyć i wizualizować. Przyjdzie do mnie to, co powinno do mnie przyjść. Ja nie muszę już siedzieć, medytować, siedzieć, wizualizować, stwarzać jakikolwiek model jutrzejszego dnia. On do mnie przyjdzie sam. Przepraszam za cytat, bo to jest bardzo popularne i bardzo trafne. To, co na Facebooku krąży od jakiegoś czasu. Mniej wyjebana będziesz miał dane. Dokładnie tak. Miej dystans do rzeczywistości, do wszelkich zdarzeń świata zewnętrznego. Miej dystans. Ty jesteś konstans. Ty jesteś pewny siebie. Doświadczasz siebie. Jesteś w przepływie tego świata. On tobą nie jest. Cokolwiek na świecie dzieje się, to nie jest ty. Ty doświadczasz siebie. Tam jest świat, miej dystans. To jest jak film w kinie. Na dobrym filmie też emocjonujesz się. Identyfikujesz czasem z odtwórcą jakiejś roli, z jakąś postacią. Dopingujesz tam komuś. Ale film się kończy i wracasz do normalnego życia. Nie wywiera on jakiejś dziury w twojej psychice. Niech więc i życie nie wywiera w twojej psychice dziury, bo jest takim samym filmem jak ten w kinie. Prawdziwy jest tylko widz, ty, ja, każdy dla siebie. I tak jadąc do tej Warszawy, szybko spotkałem się z fenomenem, że oto tam tylko jest jeden chłopak, z którego kompletnie nie znałem wcześniej, a on zadzwonił do mnie jakoś tam tydzień przed wyjazdem, żeby się ze mną umówić, że chce się ze mną spotkać, ma jeszcze kolegę, którego chciałbym mi też przedstawić. Chcemy po prostu porozmawiać. Przy okazji też on jest taksówkarzem warszawskim, więc jakby deklaruje swoją pomoc. Od centrum Warszawy do Konstancina to jest 30 km. Jak się później okazało, zbawienne to było. Po prostu zbawienne. Połączenie autobusowe, jakie zaproponowano mi w tym hotelu, było tak trudne dla takiego kogoś jak Dorota, która musi jechać z przesiadką i czekać na autobus. Tu co półtorej godziny jeździ 700 L28, potem jeździ co godzinę. Jechalibyśmy naprawdę kupę czasu. Potem musielibyśmy wrócić z powrotem, żeby wracać do domu. A ja musiałbym tą trasę powtórzyć jeszcze raz, bo byłem 6 godzin wcześniej, żeby tam się zainstalować, a potem po Dorotę wrócić. Więc taksówka była dla mnie zbawienna. Tak układa się życie. Nikt tego nie zaplanował, stało się samo. Ale jadąc do Warszawy, myślałem często, że bardzo dużo osób chce się ze mną spotkać. Wiem to, bo piszą przed wyjazdem. W związku z czym chyba mało czasu będę miał na takie prywatne życie. Zostanie nam z Dorotą już tylko noc. I to kto wie, czy no, różnie bywa. Ale na miejscu okazało się, że poza Pawłem, który ze mną umawiał się, i jego kolegą, z którym faktycznie poznał mnie, nie zgłosił się do Witka nikt. Cała reszta, to było kilkanaście osób, teraz nie pamiętam dokładnie, ale ponad 10. Oprócz tych dwóch panów, te kilkanaście osób reszty, każda z nich miała nagle wymówkę jakąś, że coś tam i przez 4 dni nie mogli się z Witkiem spotkać, bo zawsze było coś, co było przeszkodą. I ja nie mam pretensji, bo to też pomogło mi czas zorganizować. Świetnie sobie czas spędziłem
Po prostu miało tak być, to tak było. Jednak bardzo ładnie dało się to zauważyć. Ktoś powiedział mi, Witek, oni nie spotkają się z tobą, no bo jak w oczy ci spojrzą. Tutaj bardzo dużo ludzi jest w internecie, którzy ładnie piszą. To jest właśnie tak, jak my mówimy o tej duchowości. Ludzie myślą, że duchowość to jest coś na sprzedaż, albo to jest jakaś nowa religia. Tutaj religia myli się z duchowością. Duchowość to natura, to naturalne prawo, które w nas jest. To trzeba w sobie odnaleźć, bo duchowość jest, tylko nie zapomniałeś. Czyli ona jest w tobie. Jeśli ty idziesz na jakiś kurs duchowości, tudzież płacisz komuś za spotkanie na Skype albo za jakąś wspólną medytację, to jest paranoja. To jest paranoja, to znaczy, że nic a nic nie rozumiesz z tego rozwoju. Więc ta duchowość, kochani, to taka kolejna pułapka, bo owszem, ona fajna jest, ale szukaj na własną rękę. Znajdź ją ty. Tak jak mówię, ty przestań szukać, a zacznij znajdywać, bo bardzo dużo lata ludzi po różnych kursach i ja też mam często, naprawdę, takich chętnych do rozmowy na Skype, którzy mówią, Witek, no jak już ty mi nie pomożesz, to klapa. Bo ja już byłam wszędzie, czytałam już wszystkie książki i ciągle dreptam w miejscu. No właśnie, bo ciągle szukasz siebie gdzieś na zewnątrz. Wszystkie te kursy są po to, żeby wyłudzić od nas pieniądze. To oczywiste, ktoś chce z tego żyć. Taką znalazł sobie receptę na życie. To jest jego karma, jego sprawa, wolno mu. To jest żaden grzech. Przecież ci ludzie, którzy przychodzą z własnej woli, płacą. To nie jest żadne oszustwo. To tylko nie jest prawda. Bo prawda nie kosztuje. Prawda nie jest kursem. Prawdy nie nauczysz się na jakiejś medytacji. Po co tobie medytacje? Po co tobie to znowu zakładanie, że są jakieś normy znów odgórne? Że ktoś tam już wie, co teraz dalej będzie, jakim normom my teraz podlegamy. Jak, co ty masz jeść właśnie? Jak ty masz medytować? A przecież świat masz zacząć od siebie. Więc nikt nie ma prawa powiedzieć ci, co ty masz robić. Co jest dobre, co złe. Znowu rośnie nowy system. Jeśli spotykasz ludzi świadomych, to wy sobie możecie rozmawiać o wszystkim, a nic sobie nie będzie narzucać. Jedyne, co nas łączy, to fizyczne prawo, jakim podlegamy. To naturalne. Fizyka kwantowa to fizyka naturalna. Fizyka klasyczna, ta, której nas nauczono w szkołach, to jest paranoja. Bo to jest obłuda. To nie działa. Ale nauczono nas teorii, które nie pasują, nie były udowodnione. Wiele niewygodnych faktów zamiatano pod dywan. Ale ubrano to do kupy, spisano w książki i nauczono nam, że tak z nas, że tak wygląda świat i dlatego on działa, że my w to wierzymy. Prawda jest inna. Prawda leży w tej fizyce kwantowej, która opisuje świat zupełnie inny. Ten subatomowy, tam gdzie on się rozgrywa. Naprawdę. Więc poznanie tej wiedzy jest poznaniem praw naturalnych. Warto wiedzieć, bo to my, ludzie, mamy dostęp już prawie do absolutnej wiedzy o tym, jak tworzyć. Cała cymantyka, święta geometria, złoty podział, te w kółko powtarzane liczba fi, fraktalność, to wszystko jest wiedza udostępniona ludziom. To ja się więc pytam, kto jest twórcą? Bo tu jeszcze wielu czeka na jakieś ufolutki, że oni są jacyś lepsi od nas. Dlaczego? Cała twoja przygoda z twoim jestestwem rozgrywa się wewnątrz twojej jaźni. I tylko tam. Czy tu, czy po śmierci, czy w jakimkolwiek innym świecie. Ty doświadczasz świata, który ty kreujesz. Jak chcesz tworzyć, mieć wpływ na tworzenie rzeczywistości, to poznaj, jak to działa. Zdobądź wiedzę o tworzeniu i tworz. Jeżeli ta wiedza udostępniona jest ludziom w całości, bo to, co odkrywa dzisiejsza nauka, to nie są nowe odkrycia, tylko wykopywanie artefaktów, kochani. Przypominamy sobie to, co wiedzieli starożytni. Nic nowego. Rozbiliśmy koło i wracamy z powrotem do natury. Do naturalnych praw. Więc jeżeli my mamy taką wiedzę, to kto jest twórcą? Jak ja mam taką wiedzę, to ja jestem twórcą, prawda? Nie stworzył mnie nikt, jak skoro powstałem na obraz i podobieństwo Boga, to stworzył mnie człowiek, skoro jestem człowiekiem, tak? Teraz
teraz ja razem z kobietą płodzę dziecko i tu my jesteśmy Bogiem, twórcą dla tego dziecka. I patrzcie, czy to dziecko my traktujemy jako gorszego człowieka? Będziemy się wywyższać ponad niego? No nie, przecież to jest taki sam człowiek jak my. Taki sam jak my wszyscy ludzie. Tylko religie nam tak pomieszały w głowach, że my mówimy, że Bóg jest potężniejszy. Bóg jest większy, to nieprawda. Tak długo czujemy się malutcy, jak długo w kościele siedzimy, do kościoła zwłaszcza, a tam ksiądz nam mówi, jesteś marnym pyłkiem, nic nie znaczysz w obliczu Boga. Zostało ci to wmówione. Przecież to ty tworzysz świat. On rozgrywa się w tobie. Tak też tej w Warszawie było, że mieliśmy czas wspaniale, bo zanim przyjechała Dorotka, po warszawskiej starówce chodziło trzech facetów rozmawiających o miłości, zamiast po prostu pójść do najbliższego pubu na piwo, bo to takie męskie. Nie, szkoda czasu. Są rzeczy po prostu przyjemniejsze, naprawdę. Spotkać się i porozmawiać, pouzupełniać, porozmawiać właśnie. Każdy swoje zdanie pokaże i to nas napędza jeden od drugiego, co się uczy. Dokładnie. Wielu jeszcze bardzo chciałoby pomagać wszystkim ludziom. Trzeba ich obudzić, trzeba by je jakby prawie za uszy wciągnąć do naszego świata. A ja mówię, nie róbmy tego, bo po pierwsze, zbawienie, czyli to jest to odzyskanie świadomości, tym jest zbawienie. Możesz zrobić sobie, człowieku, każdy sam na własną rękę, tylko to jest zbawienie, kiedy ty siebie zbawisz. Bo jak ktoś inny zbawi ciebie, to wciągnie ciebie w swój świat. On ci coś znowu powie, co nie jest twoje. Kupisz to, to jest to znowu coś, co nie wynika z ciebie. Czyli jak chcesz siebie zbawić, to zbawienie jedyne, które jest prawdziwe, to jest to, które pokazywał Jezus. On mówił wszemi wobec, że jest Synem Człowieczym. Ale co w związku z tym może? Człowiek jest Bogiem, tak? Natomiast no, to jest straszna manipulacja a propos Jezusa, bo to Kościół jakby wziął go na wyłączność, nazwał tego Jezusa z Nazaretu, Jezusem Chrystusem, że niby on zakładał wiarę, a on nie zakładał żadnej religii. Nic a nic. Bóg. Nie ma tu Boga jako zarządcy. To wszystko dookoła, ta energia. To jest jak taki jeden wielki internet. To działa na przed nami. Teraz pewnie korzystasz, skoro tego słuchasz. Doskonale wiesz, że internet nie ma właściciela przecież, a działa. Płacisz komuś to tylko za używalność jego serwera, płacisz, a nie za internet. Internet nie ma właściciela, więc do nikogo nie należy. Podzielił się jednak na dostawców pewnych serwerów, na jakieś tam reklamy i tak dalej, tak jak tu religie powstały. Tak? Jedna masa energii tego, co jest, żadnemu czasowi nie podlega, po prostu jest. Tworzy coś, czego w konsekwencji powstał człowiek, a jakiś inny mądrzejszy człowiek by myślał, że zrobimy z tego religię. Energię nazwiemy Bogiem, jakiś tam hołd będziemy komuś oddawać, więc generalnie ten hołd to jest oddawanie energii komuś. A to jest najcenniejsze, co masz. Ojej, ja wiedziałem, że ja się rozgadam, kochani. Po tej wizycie w Warszawie ja doskonale wiem, że wiele osób nie jest w stanie spotkać się ze mną, bo nie jest na to jeszcze gotowych. I to jest naturalne. Nie ma co tu się boczyć, tylko ktoś przynajmniej szczerze nie przyszedł na spotkanie. Bo jeszcze gorzej byłoby, gdyby na to spotkanie przyszedł i starał mnie się. Naprawdę, ja mam parę takich przykładów, że z kim się spotkam na Skype, bo to jest naprawdę bardzo fajna osoba. Znam gdzieś z portala społecznościowego, oglądam filmiki. Świetna osoba. Spotkamy się na Skype i nawet ta osoba zaczyna takie głupie rzeczy gadać. Bo słuchajcie, w tym uduchowieniu jest taka schizofrenia. Bo tak blisko wielu ludzi, mówiąc o tym uduchowieniu, robiąc coś ku temu, organizując jakieś kursy, czy robiąc jakieś filmy, popadło w taką schizofrenię. Oni takie pierdoły gadają, kochani. Tak właśnie miałem z pewną panią na Skype. Mówię, co ty gadasz? Jak ona widzi, jak ta świętego myta do niej było, oczywiście bez nazwisk tutaj. To ja mówię, o czym ty mówisz? To jest jakaś paranoja. Ale nic innego nas nie poróżniło następnego dnia. Ona już
wykluczyła Witka ze znajomych, to po prostu zablokowała mnie, spostrzegłem. Tak ludzie odchodzą. Odchodzą, no bo Witek dla nich jest zagrożeniem. Bo Witek mówi prawdę. Ja nic za to nie chcę. Ja to robię za darmo na YouTube. Jak mi coś przyjdzie do głowy, to piszę na Facebooku, publikuję to i to idzie w eter. Kto chce, to zrozumie. Ktoś inny też pisze, wielu nas tak pisze, więc my się od siebie uczymy. A w ten sposób my to stwarzamy. Robimy coś. Przecież nie chodzi o to, żeby tu zrobić rewolucję. Świat zmienia się poprzez zmianę postrzegania go. Żeby zmienić świat, trzeba zmienić siebie. Nie robić jakieś spędy. Nie, że my teraz wspólnie gdzieś zamieszkamy. Bo to nic nie da. Pomieszkamy parę miesięcy i zaczniemy się kłócić jak zwykle. Bo ktoś mniej płaci, mniej robi, za bardzo hałasu i tak dalej. To nie temu służy. Zmiana jest w nas. My mamy zmieniać postrzeganie świata. Wracać do natury. Odchodzić od materii. Od posiadania. Wiele ludzi uczy niby duchowości, a cały czas żyje w Matrixie. Znowu bierze kolejny kredyt. Zmienia samochód, bo wypada, bo trzeba mieć nowsze. Czy wywala meble po 5 latach, bo trzeba mieć nowe. To jest paranoja. To jest uzależnienie od materii. My dlatego w materialnym świecie zastaliśmy się, bo to jest po prostu pułapka, która nas wciągnęła. My chcemy posiadać. Tu trzeba do życia mieć, a to jest nieprawda. Ja doskonale o tym wiem. W latach 2011-2012 potraciłem wszystko, co miałem, przyjściuteńko. Zostało mi wielkie nic, zaczynam od zera. Tyle, że mam dach nad głową i rentę, z której się utrzymuję. I jakby ktoś mi to powiedział parę lat wstecz, to powiedział, że to jest niemożliwe, żeby Witek przetrwał w takich warunkach, bo przecież nawet na rachunki miał nie będę. Okazuje się, że mam głodny, nie chodzę. Ciuchów kupować nie muszę, bo to akurat zostało mi z lepszych czasów. Ale jedzenie już mi nie zostało. Rachunki też nie miałem popłacone na dekadę do przodu, tak? Więc żyję na bieżąco. I żyję. Zdarza się tak, że ktoś przysyła mi pieniądze. Po prostu z takiego powodu, że ogląda moje filmy. Zgadza się z tym, co mówię. Z dobrego serca ma taki gest. I to jest też przydatne, bo zawsze wtedy trafia, kiedy akurat mnie tak potrzebuje. Tak to działa. Ja nic nie chcę, to wtedy dostaję. Kochani, tutaj chodzi o to, żeby na życie być gotowym. A nie, żeby wymagać, że życie ma mi coś dać. Ja do życia coś potrzebuję, w związku z czymś o coś tam modlę się. Nie. Życie da ci wszystko, co tylko będzie ci do tego życia potrzebne. Pod warunkiem, że ty przestaniesz pierdolić. Tak. Po prostu, że ty potrzebujesz samochodu do życia, że ty potrzebujesz nowych mebli, a telewizor ten z taką dupą z tyłu, to on już jest B niemodny. Trzeba go zamienić na nowy. A w tym nowym jest to samo gówno, co w tym starym. Po co to robisz? Bo sąsiedzi też tak zrobili. Wyrzucamy często rzeczy, które się wcale nie zepsuły. Tylko dlatego, że tak wypada. To jest właśnie uzależnienie od materii. Do życia nie jest ci potrzebne to. Do życia to ty musisz mieć pozapłacane rachunki, to prawda. Powiemy to. I musisz jeszcze póki co coś jeść. Teraz bardzo dużo jest filmów, za tanie koszta można się utrzymać. Ja też często powtarzam, ciągle to mówię. Wszystko jest kwantowe, jedzenie też. Jeżeli ty naprawdę chcesz jeść zdrową żywność, to jest twój problem. Wierzysz w to i to jest problem, bo to kosztuje. Ale to jest twój problem, twoja lekcja. Ja postanowiłem inaczej. Jedzenie jest kwantowe, nie jest ważne, co ja jem. Ja potrzebuję energii. Jest ważny mój system wierzy. Jeżeli ja wiem, że dla mnie parówka jest po prostu czymś, co dostarcza mi energię, to ja jem parówki i ani mi od tego brzuch nie rośnie, ani od tego nie mam złych wyników, bo wiem na pewno, jakie mam. Jestem podstawą, kontrolą, ciągle robię wyniki i oni się dziwią, jak to tak jest. Facet dobiega 50, a ma wyniki 20-latka, a jem byle co, bo mam to w dupie. Po prostu jem sobie to, na co mam ochotę. Chcę zjem pączka, chcę zjem parówkę, ale chcę to zjem kalafior. Wszystko decyduje ja, świadomie, a nie jakaś moda, że wegetarianizm jest lepszy. Nie jest lepszy.
Wegetarianie mówią, że nie można jeść pozabijane, bo to... No ale wegetarianie zapominają jeden fakt, że nie ma materii nieożywionej. Wszystko żyje i wszystko duszę ma. Wszystko jest z tej samej energii. Kwiat też, trawa też. Czyli to, co oni jedzą, nie jest pozbawione duszy. Jest, ma taką samą duszę, ale zwierzę. Naprawdę. Może trochę zwierzę jest na wyższym poziomie, okej. Ale życie na ziemi jest karmiczne. Czyli zwierzę, które ja jem, przyszło na świat, żeby zostać zjedzone. Tu nie ma przypadkowości. Tu jest wszystko z góry ustalone. Każdy o tym doskonale wie. Natomiast weganie już popadli w tę religię taką, że oni są lepsi od reszty, bo człowiek powinien jeść mięsa. Nic nie powinien. Nie ma żadnej normy, człowiek ma wracać do natury. A natura to zgodność najpierw z sobą. To ma być w zgodzie z twoim sumieniem. Świat, który tu odtwarzamy, jest tylko holograficzną fikcją twojego mózgu. To jest ubranie twoich myśli. One się tak obrazują. To nie jest prawdziwe. Prawdziwe jest ja, ty, który doświadczasz. Jesteś tylko ty dla siebie prawdziwy. To mówił Jezus. Jam jest. Jestem tylko ja. Nie popadajmy w przesadę. Także w Warszawie było pięknie. Spostrzegłem się, że wiele osób nie jest gotowych na takie spotkanie. I to też trzeba uszanować. Kiedy przyjdzie ich czas, to będzie ich wewnętrzna decyzja. A nie wymuszę na tym, że akurat Witek przyjechał i trzeba by się dostosować. Nic nie trzeba, tu bardzo dobrze, ja to szanuję, że nie przyszli. Po co mają przychodzić i mamy zderzać się w takim, potem jakimś niesmaku, że... Bo wiecie, to jest ważne. To cały czas ciągnie się za mną to, że ktoś, kto spotyka mnie w realu, mówi, o kurde Witek, ty jesteś faktycznie taki, jak mówisz. Jesteś prawdziwy. I to mnie na początku bardzo dziwiło. No a jaki mam być? Ale okazuje się, że bardzo dużo ludzi jest tutaj, którzy co innego mówią innym, a inaczej żyją. Oni żyją dalej Matrixem, dalej zarabiają na duchowości, biorą kredyty, czy coś tam, czy jak to ja powiem, no, kiedy się zapali czerwone światło na ulicy, to oni stoją, mimo że jest skrzyżowanie puste, wiesz, to tylko ja decyduję, tak, czy przejdę, czy nie, bo jestem dorosłym, świadomym człowiekiem, więc jeżeli nie widzę bezpieczeństwa, to idę lub jadę na świetle czerwonym, bo nie stwarzam żadnego zagrożenia. Nie jestem idiotą, żebym prostej sytuacji nie miał ocenić. Ale jeżeli żarówka o kolorze czerwonym zmusza mnie, przepraszam, obligatoryjnie, do stania mimo wszystko, no to ja przestaję być człowiekiem. Zamieniam się w takiego robocika. Zapalona mu żarówka, robot stoi. Bo robot nie myśli. Działa na sygnał. Taki odruch Pawłowa, prawda? Czerwona lampka mówi stop. No ludzie, co my jesteśmy psami? Świadomy człowiek tak nie postępuje. Bierze odpowiedzialność za swoje życie, tak? Czyli ja nie stwarzam zagrożenia. Nie namawiam was przecież do łamania przepisów. Namawiam tylko do zdrowego rozsądku. Po prostu rób to, co jest zgodne ze zdrowym rozsądkiem. Więc jeżeli na skrzyżowaniu pali się czerwone, a po horyzont droga pusta, to zastanów się, dlaczego stoisz, co powoduje, że stoisz. Ile to ma wspólnego z logiką, a na ile zostałeś wytresowany. Stoisz, bo się poddałeś stresorze. I tak jest ze wszystkim, zbieranie kupek po psa. No to ja nie podniosę kupy po psie, bo po prostu żygać mi się chce. A inni to robią, się tym chwalą. Gdyby to robili ćwierć wieku temu, to by ich wyśmiano. Jakby ktoś ćwierć wieku temu zobaczył, że chodzi ktoś po parku i zbiera psie kupy, to powiedział, no kurde, wariat. Zamknęliby psychiatryku słowo daje. No jakiś wariat chodzi po parku i gówna zbiera. Teraz ludzie się tym chwalą. Zakładają domofony, kamery. Wszędzie widzą wroga. Wszędzie widzą terrorystów. Boją się wyjść na ulicę. Sami sobie te więzienie robią. Ale tak właśnie to wygląda, kochani. I to jest teraz ważne. Jak wróciłem z tej Warszawy. Żeby nie oddzielać się od ego. To ego jest odrębnym mną. Bardzo dużo duchowość mówi o jedności. A to kolejna pułapka. Bo jeżeli ja zaczynam świat od siebie, to logicznym jest, że się wyodrębniam. Skoro ode mnie się świat zaczyna, to znaczy, że ja najpierw dystansuję się od reszty. Mówię stop wszelkim innym.
Stop religii, stop polityce, stop towarzystwu, stop wszelkim normom społecznym, prawu, wszystkiemu. W całej propagandzie, reklamie stop. Wszystko gówno. Zaczynam od zera, jestem ja. I teraz od siebie zaczynam powrót do natury. I okazuje się, że prawo ludzkie nie jest mi potrzebne, bo ja żyję zgodnie z naturą. Wiem, co jest dobre, a co jest złe. Nikt nie musi ustalać tego prawa. Bo ja nie będę zabijał ludzi przez to, że jestem teraz już ja twórcą, to mi wszystko wolno. Nie wolno, ja nie czuję potrzeby zabijania ludzi. Nie czuję też potrzeby zabijania zwierząt. Jeżeli kopnę kamień na ulicy, to nie będę czuł z tego tytułu wyrzutów sumienia. Ale psa czy kota na ulicy nie kopnę. Jestem logicznie myślącym człowiekiem, odpowiedzialnym za swoje życie. I nie dam sobie mówić to, żeby straszyli mnie inni, że wolność znaczy samowolka. Absolutnie nie. Wolność to odpowiedzialne życie. I wszystkim tym, którzy chcieliby ciągnąć za uszy, niegotowe do naszego świata, do świadomego życia, ciągnąć ich na siłę, namawiać swoich, zwłaszcza współmałżonków lub rodzinę. Powiem, kochani, wy się dobrze zastanówcie, co wy robicie. Powiem brzydko, ta niegotowa szarańcza natychmiast zeżre nasz świat, bo tylko to potrafią. Jeden Eden już zepsuli. My tworzymy coś zupełnie nowego, oni nie rozumiejąc tego, też to zepsują, bo oni muszą posiadać przecież, muszą mieć, muszą karmić ego. Trzeba mieć lepszy samochód, trzeba być lubianym i akceptowanym przez społeczeństwo. Tak, ja już nie szukam akceptacji, po co mi to? Mnie jest dobrze we Witku, bo go kocham takim, jakim jest. I nie jest dla mnie, kompletnie nie ma dla mnie znaczenia, jakie kto ma zdanie o mnie, bo to jest jego zdanie i jego świat, kompletnie bez wpływu na mnie. Jak ktoś powie, że mnie kocha, to fajnie, a ktoś powie, że mnie nienawidzi, to jest tak samo fajnie. To i to nie zmienia mojego świata. Ja tylko po prostu wybieram. Wolę być z tym, kto mnie kocha, nie z tym, kto czuje w stosunku do mnie nienawiść. To oczywiste, logiczne, świadomy wybór. Ale tak czy siak, jest to dla mnie bez różnicy jego opinia, każdego, prawda? Bo dla mnie liczy się moja opinia o mnie. Dlatego zaczynamy świat od siebie, żeby pokochać siebie, czyli zaakceptować i zrozumieć. Przestać mieć wyrzuty sumienia. Po co ci wyrzuty sumienia? Religia ci mówiła, że to trzeba mieć, nie trzeba. Po co ci? Odegrałeś życie do tej pory, takiego, jak odegrać musiałeś. Żyłeś karmicznie, więc zrobiłeś to, co było z góry przewidziane, że zrobisz. Dlatego tu nie ma przypadków. Jeśli ty masz zginąć, to nie jest ważne, czy ty masz 6 poduszek powietrznych w aucie, czy nie masz żadnej i czy zabijesz pasy, czy nie. Bo jak pisana ci jest śmierć, to choćby nie wiem co, stanie się tak, że umrzesz. A jak masz żyć, to możesz i grać ze śmiercią. Słowo honoru, a nie umrzesz. Po prostu coś się tak wydarzy. Nie musisz tego rozumieć. Tak działa po prostu wszechświat. Teraz, jeśli żyjesz świadomie, jesteś chroniony. Powracasz do natury, jesteś naturalny. Natura sama siebie nie unicestwia. Po co? Miałeś tutaj doświadczać pewnych lekcji jako człowiek. Uczyć się mistrzostwa w byciu człowiekiem. Tak daleko, aż stać cię będzie na być świadomym człowiekiem. Czyli żyć samodzielnie, na własną rękę, bo to wymaga siły. To wymaga charyzmy, wymaga jakiejś wiedzy, wymaga decyzji, odwagi. Ty już nie możesz zganiać na innych. Ty musisz popłynąć pod prąd. Ty musisz mieć odwagę być niepopularny. Musisz głosić prawdę. Nie możesz siedzieć cicho. Obudziłem się, jestem inny, ale teraz idę się złapam do stodoły. Nie. Po to jesteś świadomym człowiekiem, żeby uświadamiać innych. I tu nie mówię, chodź i nauczaj. Zawsze tam, gdzie jesteś, mów po prostu prawdę. Kto będzie chciał, to w nią uwierzy. Kto nie, to nie. Ale ty już nie kłam. Mów swoje to, co myślisz. To dlatego faktycznie powoli unikamy ludzi z Matrixa, bo im się nie da mówić prawdy. A my już kłamać po prostu jakby nie chcemy. Przecież mnie już to boli udawać, że interesuje mnie ta ich polityka, ten ich terroryzm, tej wojny, zagrożenia, szczepionki i w ogóle to całe badziewie. Ja mam to gdzieś. To jest nie mój świat. On ginie, wiem o tym.
że Matrix odejdzie lada moment. Cały ten system się zawali. On już własny ogon zżera. Jak długo te korporacje mogą jeszcze pożerać to wszystko? To jest rak na planecie Ziemia. Planeta Ziemia od 30 lat podnosi częstotliwość, tak? Rezonans Schumana rośnie. Te podnoszenie częstotliwości jest taka ożywcza, ale tak jak masz raka, jak się chcesz uzdrowić, to coś musisz zmienić w sobie. Jak zmienisz to w sobie, to tego raka pozbędziesz się. Zmieniasz częstotliwość. Rak musi się do niej dostosować. Każda komórka znaczy. A komórka rakowa, skoro jest tobie nieprzyjazna, zostanie wyeliminowana, bo nie dopasowała się do tej częstotliwości, więc obumiera. Zanika. Identycznie jest z tym, co dzieje się teraz na Ziemi. System nie pasuje do dalszego rozwoju człowieka. System, ten, który my nazywamy Matrixem, to w zasadzie są korporacje i cywilizacja. I religia też. Doszedł do takiej ściany, gdzie człowiek nie może się już dalej rozwijać. Rozwija się tylko technologia. Nie rozwija się już człowiek. Człowiek stał się bezmyślnym robotem, skłonnym już do wszystkiego, co mu mówią. Więc jest kompletnie już nierozwojowy. W związku z czym Ziemia zmienia częstotliwość. Zmienia obrazowanie. Doskonale wiecie to z semantyki. Zmiana częstotliwości zmienia obraz. Tak? Połóż sobie kolumnę z dobrymi basami na plecy, rozsyp na niej mąkę. Zmieniaj dźwięk. Zobacz, jak pod wpływem częstotliwości zmienia się obraz. Najprostsze. Tak samo jest tutaj na Ziemi. Zmienia się obraz świata. My generujemy go, dopasowując się do zmiany, którą wymusza jakby na nas Ziemia. Dopasowują się do niej nasze serca. My zaczynamy jakby mówić tak, jak mówi Ziemia. Myśleć tak, jak myśli ona. Czuć tak, jak ona. Tworzyć to samo. Będzie prościej. Więc to obrazowanie na naszych oczach zmieni się świat. My nie czekajmy, co tu się wydarzy. Czy papież Franciszek coś ogłosi, czy tam Obama coś powie, czy jakieś tu UFO coś obwieści. To nie ma żadnego znaczenia. Zmieniaj się ty. Czuj świat. Rozum, prawo naturalne. I niczego nie oczekuj. Kompletnie niczego nie oczekuj. Bądź po prostu gotów. Bądź gotów. Żyj w zgodzie z naturą, bądź gotów. I tyle. Reszta wydarzy się sama. Natura nie potrzebuje ingerencji człowieka. To jest perfekcyjne perpetuum mobile. Energetyczne zresztą, więc zniszczyć się nie da. Cywilizacja, skoro niszczy Ziemię, jest rakiem, musi odejść. Planeta się uzdrowi bez naszej pomocy. My nie musimy iść na ulicę, krzyczeć, robić demonstracji, nic. Mamy zmienić myślenie, zmienić postrzeganie świata. Czyli każdy z nas pracuje nad sobą. Owszem, spotykajmy się, wymieniamy się doświadczeniami, ale nic nie róbmy. Pracujmy wewnątrz siebie. Pamiętajcie, że cały czas zapraszam każdego z was przez całe, zwłaszcza teraz do jesieni aż. Jeśli tylko staćcie na to finansowo, żeby paść na weekend do Szczecina, to ja załatwię tutaj tani hotel. Chyba za 50 zł od osoby. Tani w ładnym miejscu, a blisko centrum. I swój czas poświęcę piątek, sobota, niedziela powiedzmy. Aż dla mnie to jest przerwa, bo może być w środku tygodnia. Żeby się spotykać. Nie masz co robić w weekend, a parę groszy masz na podróż. Wpadnij do Szczecina. Poznamy się, pogadamy. Może wpadniesz w parę osób. Może weźmiesz ze sobą rodzinę. Po prostu spotykajmy się. Prędzej ty przyjedziesz do mnie niż ja do ciebie. O, ja naprawdę skromnie żyję. Przysięgam, bardzo skromnie żyję. Raz czasem gdzieś podal mi to nie przeszkadza. W niczym. Moje życie się dzieje. Ja się stale rozwijam. Tak spojrzę na Witka sprzed paru miesięcy, to mówię, to nie jest ta sama osoba. Ciągle zmieniam się, Pantarej, to jest ważne. Wszystko płynie. To jest ten rozwój. Wpadłeś w wir. I się cały czas wirujesz i zmieniasz. Nie ma końca rozwoju. Dlatego nie może istnieć Bóg, jakiś wszechpotężny. Bo byłby absolutem, końcem. Jest Bóg i ponad Niego nie ma nic. No więc świat nie jest jest skończony, tak? Nie ma nieskończoności, bo jest Bóg, to jest koniec. Nie ma nieskończoności. Na końcu jest Bóg i koniec. Jakby Bóg wszystko kończy. A tak nie jest. Wszystko jest w przepływie. Bez początku i bez końca wydarza się stale.
Nie ma początku, końca, ani przyczyny. To po prostu jest. To jest energia, która musi się wyrażać, bo się naumiała wyrażać. To się wyraża i będzie się wyrażać na coraz bardziej wyrafinowane sposoby, bo ona poznaje samą siebie. Co jeszcze mogę zrobić? Mogę być człowiekiem, rozumnym człowiekiem. Mogę stworzyć świat. Potem z płaskiego zrobię go okrągłym. Potem zobaczysz, można latać w kosmos. O, i tak cały czas. Do przodu, do przodu, do przodu. Nie myśl, kim ty będziesz za milion lat, bo czas nie istnieje. Ty ciągle, każdego dnia odgrywasz ten sam dzień. Tylko na inny sposób. Każdy dzisiaj, budzisz się rano i mówisz, o, znów jest dzisiaj. Jutro też będzie dzisiaj. Zawsze jest dzisiaj. Budzisz się, jest dzisiaj. To jest ten dzień, który ty przeżywasz znów inaczej niż każdy inny. Każdy dzisiaj przeżywasz inaczej. To jest to. Zmieniają się wydarzenia, a nie czas. Czas jest tylko na zegarku. To jest przyrząd, który coś mierzy. Wywal i czasu nie ma. Wszystkie komórki twojego ciała co parę lat się odnawiają, więc pozwól sobie na proces niestarzenia się. Po co się starzeć? Bo wierzysz w to, że człowiek żyje tylko kilkadziesiąt lat. Sam to robisz, że twoje komórki się starzeją. Twoje ego jest zaprogramowane. Jesteś człowiekiem, jesteś śmiertelny, jesteś podatny chorobom. Trzeba się szczepić. Oj, nie dotykaj przeziębionego. Sam to sobie wmawiasz. Sam się wyprogramujesz. Matrix jest systemem idealnym. Wystarczy tylko powiedzieć, co masz robić, jak masz myśleć. A ty stworzysz ten Matrix sam. Przecież Matrix nie istnieje nigdzie na zewnątrz. On jest we wszystkich nas. To jest suma naszych wszystkich głupich głów. Taka prawda. Nasze głupie głowy tworzą Matrix. Zarażone po prostu wierzymy w coś. Powtarzamy to potem, więc to umacniamy. Wszystko umacniasz, w co pakujesz emocje. Jestem przeciwko aborcji. To znaczy, że jestem za. Tak czytaj energię. Jestem przeciwko wojnie, więc zwracam na nią uwagę, więc chcę wojny. Mój sprzeciw też jest mój. Interesuję się tym. Jeżeli ja czymś się w ogóle nie interesuję, to w ogóle nie wkracza do mojego życia. Ja tak zrobiłem z rakiem. Jeszcze wtedy nie wiedziałem dokładnie, co tu dzieje się. Ale jeżeli mi powiedział ktoś z rodziny, wtedy już przed operacją, Jezu Witek, ty naprawdę, kurde, nie boisz się? To ja po prostu powiedziałem, wiesz co, ja to olewam, to jakiś, kurde, nie mój rak, jaka jest schizofrenia. Lekarze coś pieprzą, a ja tego nie kupuję. Jak bała się żona, to raz i powiedziałem, słuchaj, ty nie wejdź, bo jakby Witek miał umierać, to Witek by coś o tym wiedział. Coś bym wiedział. Oni wszyscy coś gadają, a ja tego nie czuję. Po prostu nie kupiłem tego. Umieramy na raka ze strachu. Sami siebie programujemy. Nie istnieją żadne choroby. Wszystko to my. O wszystkim decyduje świadomość. O twoim DNA, o twoim życiu, o wszystkim. Tylko mamy stertę nawyków. My chcemy być szczęśliwi, więc szukamy powodu do szczęścia. I tak można spędzać całe wieki w tej reinkarnacji, aż się nauczymy, że powód do szczęścia nie istnieje. Trzeba go znaleźć. Szczęście to ja. Ja szczęśliwy mam być. Ja nie potrzebuję powodu. Ja jestem. Jak chcę być szczęśliwy, to mam nim być. Chcesz być zdrowy, to bądź. Chcesz być szczęśliwy, to bądź. Chorujesz, a chcesz być zdrowy, to wyzdrowiej. Przestań szukać leczenia, lekarstwa, metody, pigułki, czegokolwiek. Czy jak szukasz oświecenia, to przestań chodzić na kursy. Oświeć się. Chcesz się zbawić, to przestań szukać zbawienia. Nie powtarzaj za religią, szukajcie, a znajdziecie, bo to nieprawda jest. Przestań szukać, zacznij znajdywać, od co? Bo jak zaczniesz szukać, to będziesz szukał bez końca. Przestań chcieć, zacznij robić. Kochani, miałem bardzo dużo do powiedzenia dzisiaj. To jest chaotyczne, ale jakiś sens ma. O właśnie, i tu sobie tak jeszcze zapisałem, bo bardzo dużo z nas, jak już odchodzi od religii, to tak czy siak wyraża tą wdzięczność. To jest dobre. Wyraża tą wdzięczność do źródła. I tutaj właśnie moje pytanie. Jeżeli cały świat zaczynasz od siebie, to czemu do źródła szukasz na zewnątrz siebie? Że moja świadomość jest gdzieś tam. Moje źródło jest gdzieś.
Ja komuś jestem znowu dualny. Przecież moje ja jest jedno i niepodzielne. To jest jedność. Moja jaźń jest jedna. Tu jest jednia i ona się nie dzieli. Ani na męskiego, Witka damskiego, na czarnego, białego, dobrego, złego. Nie. Ja jako człowiek stałem się rozumny po to, żeby całego Boga w sobie pogodzić. Bóg ma dwa oblicza, dobre i złe. Bo gdyby Bóg był tylko dobrym, to kto stworzył diabła, pytam. Wszechmocny Bóg nie wie, co się w jego świecie dzieje do licha. To poza tym, jak Bóg byłby dobrym, gdyby go nie porównać do złego? Skąd wiedziałbym, że to jest dobro, skoro nie mam do czego porównać? Każdy jest dwoisty. Każdy z was może mnie ukochać i przytulić. Każdy, w każdej chwili. Każdy z was jest zdolny mnie zabić też. Doskonale to wiecie. Jesteś zdolny zabić człowieka. Każdy jest. To nie znaczy, że to zrobisz. Nie znaczy, że jesteś zły. Nie znaczy, że masz się tego bać. Ty musisz zdać sobie sprawę, kim jesteś. Najczęściej ludzie w tej boskości własnej boją się samych siebie. O Jezu, jeśli ja jestem taki wszechwładny, to strach się bać. No, dlatego mówię. Do świadomego życia trzeba dorosnąć. Trzeba dojrzeć. Dlatego to musi być moja, twoja, każdego z nas własna, indywidualna decyzja. Jeżeli szukasz źródła, do którego wyrażasz tą wdzięczność, to pamiętaj, że to też jesteś ty. Wszystko to ty. Świat zaczyna się od urwania się od zbiorowej świadomości, od tego, co błędnie nazywamy jednością, że jest nas tu wszystkich dużo i wszyscy ze sobą jesteśmy powiązani jakimś sznurkiem. Nie. To wszystko, co widzę ja, stwarza się w świecie, który tworzę ja. Co nie znaczy, że inni ludzie tu nie są kochani. Są. I tu wkraczamy w świadomość. Jeżeli spotykam świadomego człowieka w swoim życiu, to jakby wszechświat spotkał wszechświat. On tworzy swój świat, ja tworzę swój świat. Tworzymy go w inny sposób. Każdy z nas po swojemu i każdy z nas robi to dobrze, bo bierze odpowiedzialność za to, co robi. Ale każdy ma swój, przecież co mnie obchodzi twój świat, a co ci obchodzi mój świat, kiedy my ze sobą na przykład czasu nie spędzamy. Tylko jakąś chwilę jesteśmy razem, jak teraz. To mamy tą część wspólną. A potem każdy z nas ma swój świat. To jest właśnie to i ta jedność. Ja spotykam ludzi świadomych i wiem, że my razem jesteśmy kwantowo powiązani, bo energia jest sumą wszystkich nas, co nie znaczy mnie czuć odrębność, bo to mam ego właśnie, żeby odrębnie zacząć tworzyć świat od ja, od siebie stworzyć swój. To nie znaczy zabić inny, wywalić. Z mojego świata odejdą ci, którzy nie są gotowi na zmiany, które ja sobą reprezentuję. Oni odejdą, ja ich nie muszę zabijać, a nie muszę się z nimi kłócić, sami sobie pójdą. Przyjdą ci, którzy taką samą zmianą są jak ja. Przyjdą do mnie wolni ludzie, którzy też tworzą swoje światy. I my siebie nie zakłócamy już, bo nikt nikomu nie włazi tam w brudnych butach z błotem. Czekaj, ja ci powiem, bo ty się mylisz. Nie. Ty masz swój świadomy świat, ja mam swój. I my w ogóle sobie nie przeszkadzamy. I to nas ciągnie do siebie. A to, co wynika ze mnie, to obrazowanie, to jak ja go widzę, to jest ten akt obserwacji. Ja patrzę i wiem, że dane jest mi to, co ja obserwuję, ja to stwarzam. To jest ta jedność, ona zaczyna się ode mnie. Jeden jestem tylko ja, ten, który tego doświadcza. Nigdy nie mam pewności co do drugiego człowieka. Popatrzcie, my szukamy prawdziwości, ale szukamy jej przecież w iluzji. Prawdziwe jest to, że tu jest tylko energia, czyli nic tu nie ma. Każde obrazowanie jest iluzją, więc bawmy się, to taka zabawa. Ja doświadczam siebie poprzez ego, bo gdybym nie miał ego, znowu by mnie tu nie było. Przestałbym obrazować siebie jako fizyczną postać, a w związku z tym innych też. Zniknąłbym z fizycznego świata, zamieniłbym się w energię i znowu byłbym świadom, że jestem, ale się nie wyrażam. Czyli jestem, ale mnie nie ma, tylko czuję, że jestem. Ego potrzebnym jest do obrazowania. I stąd ja zaczynam. Źródło to ja. Tu jest moje źródło.
Do niego wyrażam wdzięczność. Ja dogaduję się sam z sobą. Modlę do samego siebie. Dziękuję sobie za to, że mi się coś tam w życiu spotkało fajnego. Czuć wdzięczność tak. Do siebie. Do całego kompletu wszystkich swoich osobowości. Przecież to nie jest prawda, że ty masz duszę, człowieku. Prawda jest odwrotna. Ty jesteś duszą, która jest w człowieku. Szukajcie tego źródła w sobie. Ta świadomość jest w tobie, w sercu. Masz tą świadomość, nie w mózgu. Ego służy ci do wyodrębnienia się i do obrazowania tego świata, do jego wyświetlania. Ale zasila twoim nowym rozumem. Jest serce, które nie kombinuje, co tu ugrać, jak tu zarobić, co o mnie powiedzą, jak tu się przypodobać. Tak. Jak tu zbajerować partnera, że poszedł ze mną do łóżka. Nie! Po prostu robi to wszystko bezinteresownie. I potem mamy bezinteresowną miłość. My z Dorotką naprawdę mamy dwa osobne życia. Kochamy się jak głupi, naprawdę. Jak szalenie się kochamy. A mimo to nikt drugiemu nic nie nakazuje, nie chodzi, nie pilnuje, nie trzyma za rączkę, nie jesteśmy dziećmi. Ona ma swoje życie, ja mam swoje życie. Co mi przeszkadza, że ona gdzieś jedzie i tam jest szczęśliwa? Że ja chcę, żeby była szczęśliwa. Tu jest ważna rzecz. My często boimy się zdrady, a to dlatego, że jesteśmy niedowartościowani. Jak może zdradzić cię człowiek, który nie należy do ciebie? Dlaczego zdradził cię? Co? Obiecał ci coś, jest twoją własnością? Właśnie, uczmy się bezwarunkowości. Kochasz kogoś i już. Nie oczekujesz nic w zamian. Kochasz wolnego człowieka i sam wolny jesteś. Tobie też wolno robić wszystko, co robisz w zgodzie z sobą. Wszystko, na co ty decydujesz, świadomie się. Nikt cię nie będzie oceniał. Nikt nie ma prawa ciebie oceniać. Podlegasz swoim normom. Tylko przed sobą odpowiadasz. Jak ty robisz błędy, to ty tych konsekwencji poniesiesz. To ty sam siebie rozliczasz, sam siebie tworzysz w końcu. Twoje ciało jest obrazem twojej jaźni. Jeszcze zobaczę, co ja tu napisałam. No, jeszcze ten złoty podział, że generalnie my wracamy do tego, żeby wiedzieć, że nasze ciała, że niby wchodzimy w te czasy, kiedy będzie ten przeskok świadomości, efekt sytnej małpy. Słuchajcie, i znów nie stwarzajmy tego. To się jakoś tam wydarzy. Nikt nie ma pojęcia jak. Ktoś tam był, widział? Nie, to jest jak czarna dziura. Wiadomo, że poza nią jest inny kosmos, inny wszechświat. Ale nie można tam wsadzić i zobaczyć, jaki on jest. Można tam wejść. Ale to jest droga tylko w jedną stronę. Teleportacja. Zostaniesz zniszczony w tym świecie i identyczny ty będziesz w tamtym świecie. Ale z tą informacją już nie wrócisz. Jak cię tam wyślę, to ty nie przyjdziesz, nie powiesz mi, czy tam jest fajnie, czy nie. Ryzyk, ryzyk. I to jest właśnie to, co nas czeka. Zmiana tej częstotliwości. My przestaniemy być widzialni kiedyś dla tych ludzi, którzy są, jak my teraz mówimy, śpiący, tych z Matrixa. Mimo, że dalej będziemy tu, tak jak nasi umarli. Oni cały czas tu są, ich dusze. A my jej nie widzimy. A oni nas tak. Dokładnie tak samo będzie z nami. W historii ludzkości już nie jedna cywilizacja tak zniknęła. Doskonale wiecie. Pojawiali się, a potem nagle przestali być. Nie ma śladu. Wojny, epidemii, nic. Identycznie będzie z nami. I już się nie martwmy, jak to będzie dokładnie. Bądźmy gotowi. I dążmy do tego, żeby z powrotem znaleźć tego Boga w sobie. Zacząć też od cielesności. Nie wstydźmy się swoich ciał, bo to nie jest żaden grzech dbać o ciało. Przecież mamy ciała idealne. Zostałem stworzony na obraz i podobieństwo Boga. Podlegam od starożytności, wiecie, temu złotemu podziałowi, tak? Wszystko we mnie jest idealnie wymierzone. Jestem piękny, bo jestem matematycznie idealny. Odległość tutaj brwi, czy gdzieś człowiek nosa do głowy jest dwa razy większa niż ta odległość. Jest wszystko idealnie policzone, żebym mógł być symetrycznie piękny. Wyjdźmy tylko z luster, w których się ciągle przyglądamy, że ja jestem opinią, jak mnie
widzą, tak mi piszą i to ma potem wpływ na mnie. Nie, to jest lustro. No nie ma wpływu. Co o tobie mówią, to nie ma wpływu na ciebie. Ty jesteś taki, za jakiego siebie uważasz. Prawda o tobie to ty, a nie opinia. Strasznie się rozgadałem. Ja prawdopodobnie długo zrobię następny film. Bardzo dużo się nauczyłem. I to chciałem wam przekazać. Dalej to będę robił. Dalej po prostu będę mówił prawdę. Wracamy do natury, kochani. Odchodzimy od właśnie posiadania, od materii. Co za tym idzie, od pieniądza. Ja nie mówię, rzućcie wszystko, chodźcie do lasu. Nie o to chodzi. Nie o to chodzi. Są tu tacy, którzy akurat finansowo mają całkiem dobrze. I to nie znaczy, że masz to wszystko pieprznąć. Miej to, co masz. Chodzi o to, żeby zaakceptować swoje życie. Każdy z nas jest w życiu, jakie odgrywa. I to jest jego życie. Tak, jakie ma, jest prawdziwym życiem jego. Nie dopasowuj się do innych. Nie chci być jak inni. Zaakceptuj swoje życie tak, jakie masz. I odnajdź się w nim. Jeśli nawet jesteś kaleką, czy wczoraj umarł ktoś tobie bardzo bliski, to zaakceptuj fakt. Pogódź się z życiem, jakie masz. Ono jest twoje. Odnajdź się w nim. To jest twoje życie. Innego mieć nie możesz, bo byłoby nie twoje. Dążysz do żyć nie swoich. Szukasz szczęścia tam, gdzie go nie ma. Szczęście możesz odnaleźć tylko w sobie. W akceptacji tego, co jest. Dlatego do świadomości trzeba dorosnąć. Już większość osób nie skuma, co ja teraz mówię. Dla niego to mi pierdoło. A to są rzeczy diametralnie ważne. Podstawowe. Zaczynamy od siebie, od akceptacji, od pogodzenia się z życiem. Jedyny właśnie porządek w świecie, jaki możemy robić teraz, jak szukamy tych zmian, to zmieniajmy się my, pracujmy nad sobą. Nic nie róbmy. Nie płaćmy datków, nie zbierajmy też na jakieś cele charytatywne, nie. Bo znowu przywiązujemy się do iluzji. To tylko obrazowanie, tu nic nie dzieje się. Ty przyszedłeś doświadczać siebie tak długo, aż się ockniesz do świadomości, zmienisz siebie, czyli robota, którym jesteś. No maszyna jest. Uduchowisz. Zrobisz człowieka świadomym. Boga, czy źródło, czy energię, do której tam się modliłeś, wciągniesz do siebie. Uduchowisz siebie. Czyli znajdziesz wszystko w sercu człowieczym. Ten środek swojego torusa. I wtedy będziesz ty taką samą częścią natury, jak cała reszta natury. Zaczniesz żyć, w sensie trwać, bo my przyzwyczailiśmy się do życia. I potem nam się wydaje, że życie to jest coś fizycznego. Nieprawda. Życie to trwanie. Byłeś, jesteś i będziesz. Nie jest ważne, co tu się dzieje. Zaakceptuj to. A wszystko zacznie się tak dziać, że będziesz po prostu spokojny, szczęśliwy i będziesz miłością. Nie trzeba szukać jej w drugim człowieku. Ona w nich jest, przyjdą tacy sami do ciebie. Jak ty ją znajdziesz w sobie, przestaniesz jej wymagać od kogoś. Przestaniesz innym narzucać, że jak jesteś parą z kimś, to musi tym. Pierdoły wynikające z naszych kompleksów. Naprawdę. Żyjesz dla siebie. Zmieniajmy świat, kochani, zajmując się wyłącznie każdy sobą. Z sobą spotykajmy się i ja zapraszam do Szczecina. Rozmawiajmy. Jutro jest 15, słynna medytacja o 15. Ja 15 minut przed 15 jestem przy wałach Chrobrego na Cokole pomnika Mickiewicza. Jak cokół będzie zajęty, to jestem na murku obok. Ktoś chce się spotkać, zapraszam. Żeby te 15 sekund poczuć tą jedność. Budzimy się, tak? Wszyscy wywołajmy ten efekt zetnej małpy. Połączmy się sercami z takimi samymi jak my. A reszta zmieni się. Bo jak zmienimy się my i się połączymy. W sensie nie zamieszkamy. Nie zrobimy razem coś w ogóle, jakąś manifestację czy coś. Nie. Mamy się tylko połączyć energetycznie. Do następnego filmu, bo za dużo gadam. Do następnego, kochani. Mam nadzieję, że to jest sensem. Cześć.